Cześć, witam wszystkich pasjonatów spinningu. Dzisiaj chciałem zabrać Was na wędkarską przygodę, która nazywa się Pstrągi z Małej Rzeki. Ale tak naprawdę powinienem zacząć ten materiał zupełnie inaczej. Żyjemy dzisiaj w trochę dziwnych czasach, gdzie wędkarstwo stało się pewnego rodzaju wyścigiem o to, kto więcej i większych ryb złowi, zapominając tak naprawdę, czym jest nasza pasja. Dlatego czasami warto znaleźć gdzieś taką małą, niepozorną rzeczkę, która snuje się między lasami i polami i przeżyć prawdziwą wędkarską przygodę. Wracając do tematu, teraz kilka słów na temat tego, jak przygotować się do tego typu wyprawy, gdzie będziemy łowili pstrągi właśnie w takiej małej rzece, która momentami wręcz przypomina górski strumień. Przede wszystkim ograniczamy to, co ze sobą zabieramy, do absolutnego minimum. Tak jak widzicie, ja zabrałem tutaj ze sobą taką naramienną torbę, bardzo praktyczna torba, do której wsadziłem tylko jedno pudełko z woblerami, oczywiście kilka akcesoriów typu agrawki, typu obcinaczka do plecionki, miarka do ryb, koniecznie podbierak i to wystarczy. Przemierzamy czasami bardzo duże odległości, bardzo ważne jest to, żebyśmy się czuli komfortowo, żebyśmy się nie zmęczyli, żebyśmy tego ze sobą po prostu nie nosili, nie targali. Kilka słów na temat węgliska, które używam. W związku z tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, jest to dość wąska rzeczka, bardzo wąska i łowimy przede wszystkim na w upatrzonych miejscach. Szukamy dołków, szukamy podmyć, jakichś zwałek, gdzieś pod korzeniem jest jakieś podmycie, tam potencjalnie stoją pstrągi. Bardzo ważne jest, żebyśmy mieli wędkę, która pozwoli nam bardzo precyzyjnie podać przynętę i chodzi tutaj przede wszystkim o długość. Ja na takie warunki zabieram ze sobą zawsze wędzisko nie dłuższe niż 2-10. Szybko ładująca się wędka, bardzo szybko reaguje na brania właśnie ryb, idealna do takiego typu łowienia. Czy używam plecionki? Tak, używam plecionki. Brania pstrągów są bardzo szybkie, dynamicznie, musimy szybko zareagować, dlatego plecionka mi to w 100% umożliwia. Nie używam żyłek w związku z tym, że jest tutaj dużo zaczepów, nie chcę rwać co chwilę przynęt. A jakie przynęty? Ja koncentruję się, jeżeli chodzi o pstrągi, właśnie w takich warunkach, na woblerach oczywiście Salmo. W tym wypadku będzie to Slick Stick oraz wobler Mino. Klasyk pstrągowy od Salmo w rozmiarze 5 lub 7 cm. Jest to wobler, który idealnie sprawdza się na takiego typu właśnie rzekach, gdzie muszę czasami z prądem poprowadzić tego woblera, ustawić go odpowiednio w dołek, przytrzymać, on zapracuje, zejdzie na 30-40 cm perfekcyjnie, nadający się właśnie do łowienia w takich warunkach. No co, życzę mi powodzenia, mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj przechytrzyć kilka kropków i zachęcę je do współpracy. Uciekam nad wodę. Tutaj mamy bardzo fajne miejsce, jak widzicie, rzeka wchodzi w taki meander, tam jest taki głęboki dołek i być może coś tam stoi. Spróbujemy rzucić pod prąd. Jeżeli coś tam jest, to powinno wyjść. Od razu. W pierwszym rzucie. Była błyskawiczna akcja. Nieduża ryba. Ale jest pstrążek. Jest sieć. Ładnie wyszedł z tej dziury tam. Będziemy go wygnać. Tam spod tej dziurki taki żółciutko kropkowany pstrąg. Płyń. Tutaj czuć pstrąga.
widziałem rybę. Wyszła ryba. Jest! Ach! Wpiął się pstrąg taki 30+. Ale dobrze wytrwaliśmy miejsce. Sieć. Wyszedł ładnie spod korzenia. Teraz go podbierzemy. Tam widzicie, tak fajnie woda krąży. Za tym zielskiem jest taki dołek się zrobił. Spróbujemy tam podać celnie bublera. Coś tam goni. Ale niestety mała ryba była. Się schowała. Próbujemy jeszcze raz, ale prawdopodobnie schował się tu pod burtę. I już nie będzie chciał być do tej przynęty. A, jest! Pięknie. 30 sieci. Szybko. Piękne. O, piękna akcja. Wyszedł pod drzewa. Taki piękny trzydziestaczek. Właśnie z tej dziury tutaj minął 7. Płynął i dogonił. Tak. Taki ładnie ubarwiony 30 gruby. Grubo odpasione już są te pstrągi. Płyń. Trudne miejsce, ale kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Dużo zwałek. Nurt momentalnie przyspiesza, zwalnia. Dołki są wszystko, czego potrzeba. Jest! Jest, widzieliście? Nieduża ryba, ale wyszła spod drzewa. Ładnie ubarwiony. I ląduje w podbieraku. Piękne pranie. Jest ryba.
Ach. Zobaczcie, co w tej małecie tutaj się kryje. 42 cm, piękny pstrąg wybarwiony, gruby, odpasiona, pasiona ryba. Szybko kilka fotek i do wody. Minął siódemka, oczywiście haki bezzadziorowe. Także słuchajcie, szukajcie pstrągów nie tylko w wielkich rzekach, ale również w małych rzeczkach.